Witajcie kochani, witamy was dwie. Jesteśmy tutaj dwie, czyli moim gościem jest dzisiaj Alicja Kołodziej. Wolisz, jak się do ciebie mówi, Alicja czy Ela? Alicja. Alicja. Z Krainy Czarów czy Architektury? Poniekąd z czarów. Z czarów, dobrze. Dzisiaj jest ze mną Alicja i razem z tą przepiękną kobietą będziemy rozmawiały na temat, który wydaje mi się jest ważny dla każdego z nas. Dzisiaj premiera naszego programu, a program nosi nazwę Jesteś u siebie i będzie nam zależało zawsze tutaj na tym przede wszystkim, żebyśmy w tej przestrzeni, którą zajmujemy, poczuli się jak u siebie. Tak. I stycznie ze sobą. I o tym właśnie chciałam porozmawiać. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszego spotkania, powiedz mi kochanie, ty z zawodu jesteś kim? Ja z zawodu jestem architektem. Mhm. I na co dzień zajmuję się architekturą, taką stricte architekturą, tak? Budujemy domy, muzea, galerie handlowe. Z tym, że w każdym architekcie jest trochę taka dusza artysty, gdzie musi gdzieś to wypuścić, tą swoją energię. I ty wypuszczasz? Ja wypuszczam, to trochę może źle powiedziane, ale to jest dla mnie taka odskocznia od takich poważnych, trudnych tematów, gdzie czasami jest stres, jest ciśnienie, a wnętrza to jest taka bajka. To jest taka bajka, gdzie możemy się spełniać, możemy mieć wizję, możemy proponować i do tej swojej wizji, do tych swoich pomysłów zapraszamy zupełnie różnych ludzi, tak? Czyli piszemy swoją bajkę, spotykamy nowe osoby. Czyli Alicja z Krainy Czarów. Dokładnie. Powiedz mi tak, skąd się wzięła twoja pasja? Bo należysz do kobiet, które uwielbiam, dlatego że właśnie robią to, co kochają. Jako mała dziewczynka, mała Alicja, już budowałaś, nie wiem, zamki z piasku, czy, nie wiem, bawiłaś się wystrojem wnętrza domu dla lalek. Jak to się zaczęło? Czy po prostu nagle, wiesz, oświeciło cię? Znaczy, ja tak naprawdę to bawiłam się samochodami, miałam starszego brata, więc było mnóstwo samochodów, ale już jako pięciolatka pomalowałam tak ściany w kuchni, że nie będę opowiadać, co było potem, jak pobiegłam do mamy i pochwaliłam się, mamo, zobacz, jaki piękny obrazek długopisem na ścianie. Było ciężko. Mhm. Mama jakby nie zrozumiała tego, nie duszy artysty, nie zrozumiała. Potem były szafki, kolorowe ściany i tak to się potoczyło. Także zdecydowałam się pójść na architekturę, ale na początku przywiązywałam bardziej wagę do takich spraw technicznych, budowlanych. Chciałam robić takie konkretne, poważne rzeczy. Ale jeżeli coś w nas drzemie takiego, że no po prostu nie możemy z tym walczyć, tak? I już na studiach zaczęłam zajmować się projektowaniem wnętrz. Zobaczyłam, że to jest fajne, że dzięki temu poznajemy wspaniałych nowych ludzi i uczymy się też od nich, bo my sami mamy jakieś wizje, mamy swoją wrażliwość i mamy swoje pomysły, ale tak, jeżeli robimy coś dla kogoś, to bardzo wiele możemy czerpać z tej osoby dla siebie, bo ona podpowiada nam, jak to może działać w inny sposób, jak możemy wykorzystać swoje zdolności, swoje upodobania, jednocześnie nawzajem się inspirując. I właśnie to jest takie piękne, że to potrafi dawać niesamowitą radość. Tyle satysfakcji, tak? Ale nie wiem, czy widzisz, jak twoje oczy błyszczą, jak o tym opowiadasz. Jak już zarobię na ten swój pierwszy wielki, cudowny dom, to myślę, że właśnie poproszę. Już wiem, kogo poproszę. O pomoc. Powiedz mi, no właśnie, jak to jest z tą pomocą, bo ja sobie wyobrażam taką sytuację. Zarobiłam pieniądze lub też niestety musiałam wziąć kredyt, chcę sobie postawić dom, tak? Czy ludzie łatwo, z lekkością zgadzają się na ingerencję kogoś takiego jak ty? Jesteś zupełnie mi obcą osobą. Przychodzisz z tymi swoimi teczkami, laptopami i co robisz, żebym ja poczuła, że myślisz o mnie, a nie o sobie, tak? Że jakby, że chcesz, żebym ja była u siebie, bo taki jest tytuł naszego programu. Tak, i tak naprawdę to każdemu projektantowi powinno o to chodzić, żeby poznać osobę, dowiedzieć się, jaka jest, co czuje, jakie ma potrzeby, jaką wrażliwość,
I tutaj moim zdaniem to jest podstawa, z tym, że spotkałam się z bardzo różnymi zdaniami, gdzie osoby, które nawet decydowały się na architekta, już stawiały bardzo takie konkretne granice. Ja mam odtąd dotąd możliwość zrobienia czegoś, a tak naprawdę to inwestor, tak, ma swoją wizję i architekt jest tylko od tego, żeby to narysować. W pewnym sensie zgadzam się z tym. Z tym, że jeżeli jesteśmy tak bardzo zamknięci na architekta, tak, to może powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście on jest nam potrzebny. No właśnie, bo może to po prostu jeszcze nie jest ten etap. Jeżeli my wiemy dokładnie, czego chcemy, to jest okej. Ale architekt nie jest osobą, która będzie zmieniać nasze zdanie, która będzie, jak się mówi, chodzić z butami. Znaczy ja ci powiem tak, ja jestem osobą, która wydaje mi się, że dokładnie wiem, czego ja chciałabym, natomiast czasami idę do fryzjera i mówię, niech pani robi, co pani chce. Dokładnie. Ufam pani, bo pani jest specjalistką, tak? Ja tutaj nie przychodzę jako ja tak naprawdę uważam, że to jest też na tej zasadzie, bo chodzimy do kosmetyczki, chodzimy do fryzjerki. No niby umiemy się, każda z nas umie się sama uczesać, tak, pomalować paznokcie i jest fajnie, jest ładnie, idziemy do pracy i funkcjonujemy, jest okej. Ale właśnie raz na jakiś czas, a sobie przetniemy włosy, to wyglądamy bardziej szałowo, tak, bo mamy taką potrzebę, bo chcemy czuć się lepiej. I tworząc wnętrze wokół siebie, też zastanawiamy się, co zrobić, żeby czuć się w nim dobrze. I mimo tego, że wiemy, że i to nam się podoba, i to nam się podoba, i to nam się podoba, to czasem mamy problemy troszeczkę z podjęciem decyzji, a jeżeli nawet jesteśmy zdeterminowani, że tylko jeden określony nurt, jeden określony styl i w nim chcemy funkcjonować, to myślę, że warto jest poradzić się architekta, ponieważ on tak jak fryzjer, tak jak kosmetyczka, on ma pewne doświadczenie. Wie, co działa, a co nie działa. Wie, jakie będą konsekwencje pewnych zabiegów przestrzennych. I tutaj myślę, że architekt powinien być osobą, która doradza, ale absolutnie nie determinuje naszej przestrzeni. Czy umówiłabyś się ze mną na kawę przed zrobieniem projektu mojego domu? Absolutnie. Jak byś chciała mnie poznać, powiedz mi? Czyli po czym poznać dobrego architekta wnętrz, tak? Bo wydaje mi się, że to jest tak jak z projektowaniem ubioru dla kogoś, z dobieraniem fryzury. Najpierw trzeba zobaczyć, jaka jest ta osoba. Tak, dokładnie. Trzeba poznać tą osobę. Trzeba zobaczyć, w jakiej przestrzeni ona żyje. W tej chwili? Tak, w tej chwili. Czyli co ona stworzyła. Cię do domu, tak? Tak, ja to tak widzę, tak ja funkcjonuję w ten sposób, że ja najpierw patrzę, jak żyje ta osoba, co jest jej potrzebne, co ma na półkach, co ma na wierzchu, co ma schowane, co jej się podoba w aktualnym stanie mieszkania, a co nie. Co by chciała zmienić, bo na pewno ma już jakieś pomysły, tak, bo każdy z nas wie, co mu się podoba, co nie, ale no z jakichś powodów nie zmieniamy pewnych rzeczy. Albo nie mamy czasu, albo nam się nie chce, albo jesteśmy zmęczeni, tak, albo jeszcze nam się nie wyklarowała jakaś konkretna koncepcja, czyli to nawet nie chodzi o rozmowę z architektem, ale jeżeli jest wymiana myśli, wymiana pomysłów, zawsze może zrodzić się coś fajnego, coś nowego. I tutaj, jeżeli jest to architekt, czyli osoba, która ma te takie minimum wiedzy technicznej, tak jak ustawić pewne rzeczy w domu, co zrobić, żeby otworzyć tą przestrzeń, jak nawet małe mieszkanie, tak nadać mu klimat, żeby była przestrzeń, żeby było jasno, a może ma być ciemno, i tutaj... Ja ci powiem tak, ja uważam się za osobę z wyobraźnią, tak? Natomiast pamiętam, że zajrzałam do jednego z takich dość znanych sklepów meblowych i tam były do przygarnięcia małe jakby siatki naszego mieszkania, plus można było sobie powycinać, że chciałabym mieć w tym domu stół, krzesełka. I ja to zrobiłam, bo ja takie rzeczy lubię, wiesz, wyciąć, tak, postawić i tak dalej. I co się okazało, że moja wizja mieszkania, jak ja sobie to wyobraziłam, żebym chciała wyglądać, nijak się ma do tego, co mi się w tym mieszkaniu mieści. Bo wiesz, postawiłam na przykład pod ścianą, nie może być tej kanapy, bo tam jest okno, albo jest grzejnik. Jakbym chciała ten stół, to też nie za bardzo mi się tam wszystko mieściło. Okej, ile mniej więcej kosztuje porada architekta? Bo jak rozumiem, są różne porady, tak? Czyli tak. Ja mogę sobie na przykład zadzwonić do Alicji i powiedzieć, słuchaj, potrzebuję porady.
i ta porada będzie inaczej na pewno wyglądała niż wykonanie projektu. Ale kochana, co byś chciała i co planujesz dalej? Co się dogadamy. No. Chcę zmienić stół na przykład. Mhm. To znaczy, myślę, że w takich podstawowych rzeczach to nie wariujmy. Do takich podstawowych jakby ruchów nie potrzebujemy architekta, tak? To tak jak do wymiany żarówki nie jest potrzebny nam elektryk, bo... Niektórym osobom jest potrzebny. Tak, ale tutaj mówimy o takich, które jednak mają pewne zdolności i intelektualnie, fizycznie są w stanie wykonać właśnie tą przysłowiową zmianę żarówki. W tym momencie wiele centrów handlowych, wiele marketów, które oferują nam meble, mają w swojej gamie właśnie programy, gdzie możemy użyć ich asortymentu, wstawić tam własne pomieszczenia, wymiary własnych mieszkań i tak prowizorycznie na początku zobaczyć, czy to się będzie mieściło, tak, czy nasz pomysł, który gdzieś tam mamy w głowie, czy on rzeczywiście przystaje do rzeczywistości, no bo nikt z nas nie kupi sobie kanapy, żeby ją wstawić i no i teraz się będzie zastanawiał, czy jest ładna, czy nie. Czy się mieści, a czy przy tej kanapie to jeszcze zmieści nam się szafa, którą mamy po babci, no bo jej nie wyrzucimy. A powiedz mi, czy może być kompulsywne kupowanie, jeżeli chodzi o rzeczy do domu? Bo czasami idziemy sobie, kupujemy 10 lakier w tym samym kolorze, my jako kobiety. Tak. Czy znasz osoby, które mają 10 krzesło, bo podobało im się po prostu i musiały mieć to krzesło? Tak. Tak, czyli też można. Są takie osoby, absolutnie są takie osoby i myślę, że tutaj na pewno przyda się architekt, ponieważ wiele rzeczy nam się podoba. Mi osobiście też podobają się przeróżne rzeczy, które są po prostu w gamie takiej wrażliwości estetycznej, gdzieś na dwóch różnych końcach. I mi się te rzeczy podobają, ale ja 10 razy się zastanowię nad tym, czy ja chcę, żeby to stało w moim mieszkaniu. I czy codziennie oglądając to będę się dobrze czuła? Świetna rada dla naszych widzów. Kochani, teraz trwa program Jesteś u siebie i będziemy się w tym programie zawsze starały przekazać Wam takie informacje dzięki wiedzy, zdolnościom, umiejętnościom Alicji, które pomogą Wam stworzyć dom i poczujecie się prawie jak architekci wnętrz. A na pewno w swoim mieszkaniu poczujecie się, jakbyście, że jesteście po prostu u siebie. Powiedz mi, czy to jest droga porada? Tak, patrząc na zarobki tutaj typowego Polaka. Przekrój cen jest bardzo, bardzo szeroki. Od biur jednoosobowych, gdzie mam znajomych, którzy zajmują się tym po prostu tak pojedynczo, mają swoje biuro i sami pracują na siebie i tutaj na pewno nie ma takich cen jak wielkie firmy, które zatrudniają 100 osób, gdzie tutaj już, prawda, koszty rosną w związku z tym, że to jest po prostu już moloch. Także tutaj myślę, że mamy taki przekrój cenowy, że każdy z nas może sobie coś wybrać i nie należy się zrażać tym po pierwszym telefonie, że ktoś nam powiedział, że mamy swoją całą pensję mu oddać na zaprojektowanie mieszkania czy poradę, bo trzeba trochę poszukać. Powiedz mi, jak sprawdzają klienci, jak wybierają, tak? No bo ty przychodzisz do mojego mieszkania, jakby dowiadujesz się czegoś ode mnie. Co trzeba zrobić, żeby wybrać dobrego projektanta dla siebie? Bo projektant nas do swojego mieszkania nie zaprosi, żebym ja mogła zobaczyć. Czy mamy poprosić takiego projektanta, architekta wnętrz o, nie wiem, jakieś konspekty, czegoś, jakieś projekty, portfolio? Co mamy zrobić? Powiem to w ten sposób, że dla mnie osobiście jest bardzo ważny kontakt z osobą, z którą pracuję, bo każda osoba jest inna i każdy kolejny klient to jest nowa bajka. Tak? On ma swoje doświadczenia, swoje potrzeby i tutaj ciężko mi jest ocenić kogoś po tym, jak mi pokaże portfolio. Tak? Czyli czym mam się kierować? Tak naprawdę przede wszystkim rozmowa, nasze pierwsze wrażenie, bo to, jak nas traktuje projektant czy architekt, dekorator, tak, jak jesteśmy traktowani, tak prawdopodobnie on będzie podchodził do nas w każdym kolejnym etapie projektowania. I to jest bardzo ważne, żeby nie czuć się usiedlonym samym przez siebie. Odmawiasz? Przychodzi ktoś do ciebie, tak? I nie ma między wami tak zwanej chemii. Nieważne, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Myślę, że tutaj jest ważna szczerość po prostu. Mówimy, jak jest.
czego ten ktoś potrzebuje, co ja mogę zaoferować. I jeżeli tutaj się zgadamy, to jest okej. Okay. Ale jeżeli idziemy do projektanta i na sucho oglądamy, prawda, portfolio, to mi się podoba, to mi się podoba, to mi się podoba. I bardzo prawdopodobne, że architekt zrobi nam piękne wnętrze, w którym będziemy się cudownie czuć i po prostu będziemy siedzieć i myśleć, jejku, to było to, tak? To był dobry krok, cieszę się, że z nim współpracowałem. I to będzie w porządku, z tym, że wiem, że niekoniecznie zawsze tak jest. A powiedz mi, czy przyszedł ktoś do ciebie, kto na przykład powiedział, pani Alicja chce mieć dokładnie takie, jak jest na tym zdjęciu? Tak. I co wtedy? Tak, były takie. A osoby. W domu na przykład, wiesz, przyniósł ci, nie wiem, gazetę pięknego salonu 100-metrowego, przychodzisz do mieszkania, a tam 5x5. Ale tak. I bardzo były często, takie? Bardzo często tak robimy, że przeglądamy już realizacje z gazet, z mieszkań znajomych. Bo to właśnie o to chodzi, żeby wyczuć, co się podoba klientowi, jak on by chciał zorganizować tą swoją przestrzeń. I to jest fajne, bo wtedy wiem, że to nie jest architektura minimalistyczna, bardziej wchodzi w kolory, bardziej lubi bawić się formą, tak, że więcej możemy trochę zaszaleć. Ale jeżeli widzę, że są wnętrza takie czyste, stonowane, czerń, biel, tak, no to tutaj już troszeczkę w inną stronę pójdziemy i w tym momencie ja, rysując koncepcję, nie będę proponować rzeczy, które są tak zupełnie z kosmosu dla tej osoby. Owszem, mogę, bo moja koncepcja to jest moja propozycja i klient ją zaakceptuje, albo powie świetnie, jedziemy, albo chyba pani się troszeczkę zagalopowała. A są klienci i czy to są bardziej mężczyźni, czy kobiety, którzy zmieniają zdanie w trakcie projektu? Znaczy, wiesz, przychodzą i na przykład ustalacie, tak, to jest okej, okay, po czym mija 2 tygodnie i telefon o 12 w nocy, pani Alicjo, bardzo panią przepraszam, ale chyba to jednak nie jest okej okay. I zamiast tej różowej sofy wolę coś fioletowego. Powiem tak, że zdanie zmieniają mężczyźni, ale nie chcę, to znaczy nie, już mówię, zdanie zmieniają mężczyzn. Oczywiście mężczyzna dzwoni, tak, mąż dzwoni, że to należy zmienić. Zaraz pani wyślę, 10 punktów tutaj moja żona wypisała, to pani zmieni tak, jak tutaj żona. Rozumiem. Także jednak żona nie dzwoni, nie są to, panie nie są tak zdecydowane, żeby stanowczo tak stawiać przed faktem, proszę to wszystko usunąć i będzie tak, jak ja chcę. Raczej panów wysyłają, ale panowie są po prostu dedykowani. Miałam wizję, słuchaj, tego jak właśnie jest para w domu, siedzą sobie w kuchni, pani wypisuje wszystkie punkty, które trzeba zmienić, a potem mówi, no weź zadzwoń do tej pani. Tak? I tak to wygląda. Miałam taką sytuację, robiliśmy dosyć duży dom, wnętrze domu, takiej willi, gdzie już praktycznie projekt wykonawczy, każda deseczka, każdy mebelek, wszystko już rozrysowane. I wchodzimy w etap wykonania, gdzie pani domu stwierdziła, że jednak nie. Nie, ona w mieszkaniu w Gdańsku ma jeszcze kilka innych rzeczy, które by jej się przydały. Tak? I tak naprawdę pół roku pracy, koncepcji, rysowania, przedstawiania. No i tu współpracowaliśmy z tym panem, wszystko było w porządku, z tym, że żona chyba wcześniej nie zainteresowała się projektem. No i tutaj postanowiła wprowadzić kilka zmian. Kochani, jeżeli wy chcecie wprowadzić kilka zmian, większych, mniejszych, by poczuć się w swoim mieszkaniu domu, jak u siebie, to wydaje mi się, że powinniście zostać z nami. Za kilka chwil zaproszę Was na przerwę. Przypomnę tylko, że dzisiaj premierowy odcinek programu Jesteś u siebie i będzie nam zależało, żeby tutaj odpowiadać na Wasze pytania, sugestie i żeby sprawić, że w Waszych mieszkaniach czy domach poczujecie się jak u siebie. W tej chwili zapraszam Was na 3-minutową przerwę i po przerwie dalej pytania do naszej ekspertki, czyli Alicji Kołodziej. Zapraszam na przerwę.